Praca radnego jest dla mnie kontynuacją moich społecznych działań, a chcę działać i działam na rzecz mieszkańców, ponieważ mam sporo wiedzy, doświadczenia, prowadziłem własną działalność, pracowałem na uczelni, pracowałem w przemyśle. Mam szeroką wiedzę z zakresu gospodarki, finansów, ale bliskie mi są też sprawy społeczne. Jestem od 4 lat radnym, działam w Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia. Jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, również działam w Komisji Gospodarki Komunalnej, ale moje zainteresowania sięgają dalej, głównie finansów i spraw gospodarczych, ponieważ są mi to bliskie rzeczy. Zresztą wielokrotnie w imieniu klubu, którego jestem członkiem, opracowuję opinie dotyczące właśnie budżetu. W ramach pracy radnego mam kontakt przede wszystkim z ludźmi. Wszystkie problemy są mi znane, ale też to, co podkreślam, sprawy gospodarcze, sprawy, które najbardziej mnie bolą, to marnotrawstwa naszych publicznych pieniędzy. Ostatnim takim ewidentnym przykładem jest tunel pod rondem Herlinga Grudzińskiego. Proszę Państwa, ja uważam, że absolutnie tych pieniędzy w tym momencie, z budżetu, gdzie zaciągamy kredyt, nie powinniśmy przekazywać na to zadanie. Owszem, powinna być oddzielna uchwała, bo nie ulega wątpliwości, że ten remont jest niezbędny. Natomiast powinien być regres w stosunku nie do projektanta, do wykonawcy. Ja nie jestem w stanie tego ocenić. Jako radny jestem bardzo aktywny. Przede wszystkim bardzo dokładnie czytam wszystkie projekty uchwał. Analizuję je. Zabieram głos na każdym posiedzeniu sesji Rady Miasta, a przede wszystkim sprawy finansowe podkreślam, bo to jest najważniejsze. Dostałem bilans rachunków i strat na koniec czerwca 2013 roku. Dokumenty, z których wynika, iż strata na koniec czerwca 2012 roku spółki Korona S.A. wynosiła 35 170 000. Natomiast na koniec czerwca 2013 9 947 000. Czyli łączna strata na koniec czerwca 2013 roku spółki wynosiła 45 118 000. Przy kapitale własnym 39 milionów 500. Czyli nie wystarcza na pokrycie strat, ponieważ różnica wynosi 5 milionów 618 tysięcy. Proszę bardzo, tu jest cała dokumentacja dotycząca budżetu i finansowania klubu Korona. Zajmuje się Pan kwestią od lat, ponieważ to jest bardzo niepokojące zjawisko. Przygotowywaliśmy jako klub nawet i złożyli projekt uchwały, żeby sprzedać 100% Korony. Nie po to, żeby ona w tym mieście nie funkcjonowała, żeby dalej funkcjonowała, ponieważ miasta nie stać na utrzymanie. Dziękuję bardzo. Kwestia spółki Korona od wielu lat budzi wątpliwości, nie tylko moje, ale wielu osób, wielu radnych. Ja już w 2012 roku składałem projekt uchwały o zbyciu 100% akcji, ale chodzi o to, że jest to marka. Są kibice, którzy są z klubem związani, żeby ten klub funkcjonował, natomiast miasta nie stać na utrzymanie tego klubu. Prywatny inwestor bez wątpienia lepiej by zarządzał. Poza tym kibice według mnie również powinni posiadać akcje, żeby móc kontrolować zarząd, żeby móc wpływać na funkcjonowanie tego klubu. Nie chcemy likwidować tego klubu, tylko chodzi o to, żeby prywatny inwestor przyjął na siebie kwestię koszty utrzymania tego klubu, żeby ten ciężar ściągnąć z miasta. Ja powiem tyle, rokrocznie około 10 milionów jest przekazywane na klub. To są środki inwestycyjne. Za to można budować drogi, przedszkola, żłobki. Pracy radnego cenię to, że mam kontakt z ludźmi i że mogę ludziom pomagać. Największym sukcesem według mnie w pracy mojej jako radnego było to, że udało mi się doprowadzić, że opłata za wywóz nieczystości jest powiązana z ilością osób zamieszkujących gospodarstwo. A były różne przymiarki, w zależności od powierzchni. W wielu przypadkach byłoby to bardzo krzywdzące i od zużycia wody. Też załatwiam sprawy takie bardzo prozaiczne, jakby chociażby przejście dla dzieci. Chodzi o bezpieczeństwo. Zostałem zaproszony przez rodziców dzieci, które uczęszczają do szkoły numer 4, to jest w Dąbrowie. Mianowicie chodzi o taki problem, dzieci, które idą do szkoły i wracają ze szkoły, muszą przejść przez ruchliwą ulicę Warszawską. Nie jest tam co prawda przejście dla pieszych, ale nie ma sygnalizacji świetlnej, ponieważ natężenie ruchu jest tam duże, jeżdżą ciężarowe samochody. Rodzice po prostu boją się o bezpieczeństwo tych dzieci i stąd prośba o wykonanie tam sygnalizacji świetlnej,
która podniesie stan bezpieczeństwa. Niemniej, ponieważ wymaga to określonego czasu, w tym czasie, żeby zabezpieczyć właśnie to przejście, jest taki wniosek przez tak zwanego przeprowadzacza lub panią lub pana STOP. Jest to sprawdzone, funkcjonuje i myślę, że jest to do zrealizowania w ramach prac społecznych. Stąd apel i wniosek rodziców o szybkie podjęcie działań. Podkreślam, chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Dziękuję bardzo. W momencie, kiedy mieszkańcy zgłaszają się do mnie z określonymi problemami, albo bezpośrednio kontaktuję się z dyrektorami wydziałów, gdzie te sprawy można załatwić, ewentualnie składam interpelacje, jeżeli chodzi o jakieś poważniejsze sprawy. Jak oceniam siebie jako radnego? Trudno siebie samego oceniać, natomiast uważam, że daję siebie wszystko. Pracuję bardzo aktywnie, spotykam się z mieszkańcami, znam ich problemy, wiem, jak te problemy rozwiązywać.